roku zaczynamy taką tradycję, zaczynamy taki zwyczaj miejski, że będziemy spotykać się na świątecznym jarmarku. Symbolicznie odbieram klucze do jarmarku. Bardzo dziękuję, Aniele. Drodzy Państwo, piękne klucze. Tymi kluczami symbolicznie otwieramy dzisiaj jarmark świąteczny. To się cieszę, że rozpoczynamy ten rodzaj przygotowań do świąt także w Gdyni. Już co roku będziemy taki jarmark organizować. Myślę, że te tysiące Gdynian, którzy są dzisiaj razem z nami, najlepiej dowodzą, jak właśnie ten czas przygotowań, ta świąteczna atmosfera, także w takim wspólnym spotkaniu na świątecznym jarmarku, może być znakomitym pomysłem na oczekiwanie na czas świąt. Jeszcze może drobne zakupy, ale przede wszystkim poczucie tej świątecznej atmosfery. W parku mamy ponad 20 stoisk, część z nich jest z rękodziełem, z upominkami, część z nich jest z gastronomią do konsumpcji na miejscu, jest kilka stanowisk z grzańcem, z pierogami, z bigosem, są oczywiście oscypki na ciepło i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy na ciepło. Jarmark zaprasza wszystkich gości do 22 grudnia włącznie, od poniedziałku do czwartku jest otwarty między 13 a 19. W piątki między 13 a 21, a z kolei w soboty i w niedzielę od godziny 11 już można odwiedzić jarmark do godziny 21. Każdego dnia jarmark odwiedzi Święty Mikołaj, także w muszli koncertowej przewidzieliśmy występy, także serdecznie zapraszam. Będzie świątecznie, będzie ciepło, będzie wesoło.